Była letnia szkoła architektury, teraz będzie Proto Lab Design and Build, czyli niezwykłe warsztaty. Warsztaty przeznaczone dla studentów architektury i kierunków pokrewnych. Niezwykłe, bo pozwalające na realizację wymyślonego projektu od pierwszej kreski aż do całej koncepcji. To wszystko podczas wakacji na Politechnice Wrocławskiej. Od kilku lat na uczelni organizowane są warsztaty projektowo-realizacyjne. Współorganizatorem jest dr Jerzy Łądka z Wydziału Architektury. Wydaje mi się, że architektura nie ogranicza się tylko do struktury, do budynku. Architektura, można powiedzieć, że jest z jednej strony miastem, a z drugiej strony klamką. Jest to przestrzenią, w której my żyjemy. Jest pewnego rodzaju scenografią, w której się poruszają ludzie i która powinna dać im w miarę optymalne, czy najbardziej optymalne możliwości rozwoju. Podczas warsztatów studenci dostają konkretne zadania i wytyczne, jakimi powinni się kierować. Rezultat ich pracy zależy wyłącznie od ich kreatywności, poczucia estetyki i umiejętności obsługi narzędzi. Tak było podczas poprzednich edycji. Warsztaty, które odbędą się w tym roku, tak zwane Protolab Design and Build, i polegają one na tym, że studenci najpierw projektują pewne obiekty architektoniczne, pawilony, struktury, być może większe meble miejskie, a następnie wykonują je sami. Jest to niepowtarzalna okazja, żeby przejść całą ścieżkę od pierwszej kreski, pierwszej koncepcji, burzy mózgów, przez rysunki wykonawcze, przeliczenie budżetu, zaplanowanie produkcji i wykonanie poprzez nauczenie się też obsługi profesjonalnych narzędzi budowlanych. Warsztaty odbędą się w dwóch etapach. Część projektowa zostanie przeprowadzona online pod koniec lipca, a w sierpniu uczestnicy będą wykonywać to, co wcześniej zaprojektowali. Zespół profesora od dawna interesuje się wykorzystaniem do budowania papieru i tektury. W Lublinie, w ogromnej hali, wykonali tymczasowe miejsca dla uchodźców z Ukrainy. Nagle okazuje się, że można dzięki, wykorzystując te materiały papierowe, m.in. tuby, którymi dysponujemy, które wiemy, jak się zachowują, możemy dzięki temu stworzyć tak naprawdę miejsce takiego tymczasowego zakwaterowania dla ponad 1000 osób. To nie jest jakaś wyimaginowana sytuacja, coś hipotetycznego, tylko to się stało. Trzeba było tam pojechać. Część załogi, w której tutaj się poruszamy, tam pojechało, zbudowało taki ośrodek. No i mam nadzieję, że w jakimś przynajmniej promilu, procencie tym osobom pomogło. I tym razem organizatorom zależy na pomocy potrzebującym. Bardzo nam zależy na tym, żeby również zaprosić i staramy się o środki, które nam pomogą zapewnić przyjazd tutaj studentom z Ukrainy. Po to też, żeby zapewnić im takie krótkie wakacje, a z drugiej strony być może nauka obsługi narzędzi budowlanych okaże się im pomocna w przyszłości przy odbudowie swojego kraju. Katarzyna Sudnik, Echo24.